Słuchajcie, mam takie przekonanie, żeby dzisiaj o tym powiedzieć. To, że Jezus wziął wszystkie nasze choroby na krzyż, na siebie, stało się dla mnie takie rzeczywiste, że ja wiem, że do końca życia nie będę potrzebował chodzić do lekarzy. Możliwe, że co najwyżej pójdę do dentysty, jeśli do tego czasu nie odrośnie mi ząb, którego mi brakuje. Ale dużo ludzi na przykład wytrwale chodzi do lekarzy na różne leczenia. Wytrwale na przykład wierzą, że jakieś leczenie czy pomoc lekarza im pomoże. I oni trwają w tym i to trwa. Jest to proces, który trwa. Natomiast gdy przychodzą do Boga po uzdrowienie i to uzdrowienie, gdy nie manifestuje się od razu, zniechęcają się i rezygnują. Ja doświadczyłem kilku uzdrowień w swoim życiu i niektóre zamanifestowały się od razu, niektóre po jakimś czasie. W zeszłym roku zaczęły mi się pojawiać problemy z kręgosłupem. Miałem taki objaw, że czasami w domu, jak wstawałem z fotela, nagle padałem na podłogę z paraliżującym bólem i miałem wrażenie, że rozpada mi się kręgosłup. Czasami, gdy chodziłem, miałem wrażenie, że kręgosłup nie jest w stanie mnie utrzymać w pionie. Gdy graliśmy podczas uwielbienia, od ciężaru gitary, gdy sięgałem, schylałem się po wodę, tylko cudem podnosiłem się i prostowałem. Miałem tak potężny ból. Ale było dla mnie oczywiste, że jestem zdrowy. I wiecie co, w zeszłym roku podjąłem się najcięższej pracy fizycznej, jaką kiedykolwiek w życiu miałem. I gdy poszedłem pierwszy dzień do tej pracy, ludzie, którzy tam byli starymi pracownikami, jak mnie zobaczyli, śmiali się ze mnie i mówili: przez pierwsze 3 tygodnie będziesz miał non-stop zakwasy. Po 3 tygodniach się przyzwyczaisz. Ja myślałem, że oni żartują, ale faktycznie przez 3 tygodnie miałem non-stop zakwasy i odkrywałem non-stop jakieś nowe mięśnie, o których nie miałem pojęcia, że są. Ale wiecie co, jak podjąłem się tej pracy, w pierwszy dzień natychmiast zniknęły mi wszystkie problemy z kręgosłupem. Podejrzewam, że gdybym wziął tą pracę, mając niewiarę lub lęk, albo samą nadzieję w uzdrowienie, zamiast pewności w uzdrowienie, mogłoby się skończyć to dla mnie tragicznie. Ale to było dla mnie oczywiste, że jestem zdrowy. I wiecie, jakiś czas temu zaczęły mi się pojawiać problemy z nerkami. Ja teraz pracuję obecnie na chłodni, w temperaturze 1 stopnia. Ktoś mi kiedyś powiedział: słuchaj, praca w takiej temperaturze jest niezdrowa, będziesz miał problemy z nerkami. I wiecie, i takie problemy mi się pojawiły. I pojawiły mi się według tej osoby od chłodu. I jakiś czas temu u nas w pracy ogłosili na radiu, że potrzebują do pomocy ludzi w chłodni, w której jest minus 24 stopnie Celsjusza. Gdy to ogłoszono, wszyscy pracownicy zaczęli się śmiać, że nikt nie jest tak głupi, żeby pójść do tej pracy. Ale mnie to bardzo intrygowało, jak wygląda praca w tak niskiej temperaturze, jak ludzie mogą to wytrzymać. I musiałem to zobaczyć. I zgłosiłem się, że ja tam pójdę. Wiecie, przez moment nie zwątpiłem w to, że z moimi nerkami jest wszystko w porządku. Ja wiem, że dzisiaj przyjąłem uzdrowienie po tym, jak Anitka powiedziała słowo wiedzy. Ja wiedziałem, że to jest też do mnie. Mówię to dla zachęty i dla zbudowania tych, którzy zaczęli wierzyć w uzdrowienie, ale to uzdrowienie jeszcze się nie zamanifestowało. To uzdrowienie przyszło już, tylko problem jest w naszym odbiorze. I to wszystko. Amen. 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 To jest bardzo ważne słowo.